Witam ponownie wśród moich kóz. Dzisiaj chciałem trochę o chorobach porozmawiać. Chorobą taką z urzędu, którą holender coś mi tu powiększyło. Jak ja to teraz zmniejszę? Chorobą, która jest ścigana z urzędu, to bruceloza. Raz na jakiś czas weterynarz się na gospodarce pojawia, kózki bada i bada na brucelozę. Te są od brucelozy wolne. Doczytałem jeszcze, że wśród kóz występuje choroba Johnny'ego, paragruźlica i kilka jeszcze innych. O czym będę informował na bieżąco. Tutaj tych kóz jest 6, wszystkie zdrowe. Doszły mnie słuchy, że mogą mieć robaki, ale że są kotne, może być problem z odrobaczeniem. I co zrobisz? Na razie apetyt mają dobry. Jedzą sianko i ziemniaczka, ok. Nie zauważyłem, żeby były szczególnie tutaj jakiś był problem, szczególnie duży. Nie wydaje mi się, żeby miały robaki, no ale ktoś powiedział, że żrą dobrze. Ta przeżuwa, nażerta, nos. Wilgotny normalnie. No. Proszę, nosek wilgotny. Wszystko dobrze, no. Czy ten nos nie jest za bardzo właśnie wilgotny? Nie, ona coś tam ma w tym nosie. Nie, się posmarkało, zbierz. Wszystko dobrze raczej, no. Chore nie są, no czekamy na wykoty. Kurczę. Mówię, no ta choroba Johnny'ego i paragruźlica. Ta paragruźlica, paragruźlica inaczej. Bruceloza i tam jeszcze doczytam o tych chorobach, to tam powiem jakie są objawy i trochę się doszkolę, to będę informował, będę opisywał te choroby. Jakie to występują, teraz muszę się po prostu doszkolić w tym temacie. No nie chce mi się, człowiek leniwy jest, no. Studia rolnicze nie skończył, jakby skończył studia rolnicze, może by i co więcej wiedział. A tak to. No oczywiście u kózek trzeba racicę korygować. Raz na jakiś czas. Chyba, że chodzą po pastwisku albo gdzieś tam w górach, jak tak jest, no to one zbijają naturalnie tego paznokcia i nie ma problemu, nie? No to kózka jak to kózka, no ta kózka będzie prawdopodobnie szła tam do koleżanki, takiej jednej, do takiej pani. Wzięła ode mnie kózka, ale coś się tam podziało, trzeba podmienić. No tych kóz to mniej więcej nie będzie raczej, no raczej ciężki jest rozwój teraz, no. Kozi biznes, no to trzeba się dobrze w temat wczuć, no. Pomysły na kozi biznes, no ta, no teraz RHD. Gdzieś na sklepy, no to by trzeba było, kurczę, ale ja za bardzo mi się jeździć nie chcę po tych sklepach. Trzeba by było wsiąść w brykę, bujnąć się. I próbować przehandlować, trzeba by było RHD zrobić, kóz tych zapuścić trochę, mieć własne pastwisko. Bo bez własnego pastwiska, no to hodowla kóz nie jest zbyt opłacalna. Znaczy jak ktoś tam kiszonki kupi. I jak nawet ma ograniczoną ilość pastwiska, więcej kózek, to może mu się coś też opłacić, bo tam za mleko zależy, ile weźmie, no. Znaczy, jak to różnie to wygląda w tym temacie, ja tam w tym biznesie, to kozim to różnie bywa, nie? Jakoś spuentować dzisiaj, no co, no. Trudno ma puentę dzisiejszą. Puenta jest taka, że kozy się czują dobrze, właściciel się czuje w miarę dobrze, to jest okej. Okay. Wszystko dziękuję.